Panie minister, jeśli chodzi o ocenę piątkowych wydarzeń w Rosji, duży zamach terrorystyczny w okolicach Moskwy, czy pani zdaniem, tak jak części analityków, może to być sygnał do tego, że, nie wiem, Putin może wykorzystać tę sytuację na przykład do ogłoszenia mobilizacji, zaostrzenia atakowania Ukrainy, jakiejś wojny hybrydowej, nawet przeciwko Polsce, państwom NATO? To jest największy atak terrorystyczny od takiego ataku na Dubrowce 20 lat temu. I o tamtym wiemy, że też byli czeczeńscy terroryści, ale potem się okazało, że byli zmanipulowani przez rosyjskie służby. To oczywiście nie przesądza, co właściwie się zdarzyło. O tym nie dowiemy się szybko, jeżeli w ogóle się dowiemy. Natomiast wiemy, że po wyborach jest przygotowanie w Rosji. To jest deklarowane, ogłaszane wręcz przez ministra Szojgu do większej mobilizacji. Rosja przygotowała. Przygotowuje się do długotrwałej i dużej wojny. I to są po prostu fakty. Ten zamach może zostać propagandowo wykorzystany do tego większego procesu, który i tak się już dzieje. I co to oznacza dla Polski, pani zdaniem? Właściwie to, co się wczoraj wydarzyło, to, o czym mówią właśnie władze rosyjskie po sfałszowanych wyborach prezydenckich. To, co się wczoraj wydarzyło, przypomina nam, że mamy obok siebie bardzo niebezpieczny kraj. Kraj, który jest agresywny, a równocześnie ma wewnętrzną dużą słabość, bo dopuszczenie do takiego ataku albo wygenerowanie go, cokolwiek tam stoi u podstaw, to jest pokazanie wewnętrznej słabości Rosji. A więc agresywny, zmilitaryzowany kraj, wewnętrznie słaby, to jest dla Polski bardzo niebezpieczne i nie ma powodu do paniki, nie ma powodu do tego, żebyśmy teraz się tu wszyscy bali, ale jest powód do takiej dużej odpowiedzialności. Czyli rozumiemy, że pewnych rzeczy w trudnych czasach się nie robi. Koalicja, tak jak wczoraj pisałam, musi naprawdę działać bardzo odpowiedzialnie, spójnie, bo w takich czasach potrzebny jest stabilny i efektywny rząd. A politykierskie takie wojenki to naprawdę nie jest czas na to.